odwaliłem. W pokoju mam dwa razy drzwi. Wyszedłem jednymi, drugie zamknąłem od środka, a karta działa tylko tych, co są zamknięte od środka. Tak więc jeszcze trzeba pohakować trochę hotelowy system. Klasyczna rozkminka. 10:35, jedne drzwi do jednej części, 10:35, drugie drzwi do drugiej części. Tymi wyszedłem. Niestety karta nie działa. Kurnia, co za amator. Proszę. Tutaj karta działa. Tada! Zaraz mają przyjść panowie z ochrony. Najpierw złują mi skórę, przestrzelą kolano, a potem mam nadzieję, że pomogą. Nie widać takiej odległości. Jest autobus, jest na ten, na CS? Tak, ale jest kolejka taka w pytaniu. Nie, my się podzielimy samochodem, będziemy niezależni. Niezależni, w ogóle nie znaleźli. Jest akwarium z rybami, a przez nie leci rura. Można sobie rurą zjechać i przez te ryby jeszcze przelecieć tą przezroczystą rurą. Ciekawa atrakcja. Jeżeli znajdę kąpielówki, to pokażę wam, jak to wygląda od środka. Czyli taka klasyka westernu, jak gdyby after party. A podobno sypnęło w Polsce strasznie mocno, przynajmniej u nas. No tak, ona w tej chwili stoi u mnie na ulicy pod kontorem, nie może przejechać, bo gościu wpadł do rowu. To grubo sypnęło. No spamu, że nawet sushi dowiem. Ty, no ja mielonki nigdy nie smażyłem, nie wiedziałem, że taka jest opcja. A ty próbowałaś, tak? No. I co, smakuje? To jest, ja przecież byłam kiedyś studentką, nie? Chleb posmarowany nożem. Ty, no powiem ci, że proste, złote, a skromne, no. A fajnie słone, takie... Naprawdę? Tak, w ogóle nie. Fajna opcja. Wiecie, sobie gulasz angielski. Ja myślę, bo żeśmy obstawiali, że to będzie mortadela. To się okazało, że to jest mielonka. Mielonka, tak. Smażona. Tak to nazywam. Będę rekomendował. Mnie to ciekawi. Wiesław, klasyka amerykańska. Nie ma tego, 8 rano steka przyjąć na śniadanie. Cały dzień trzyma. Lekko widzę podeszwowaty. Albo nie masz noża stekowego. Mamy nóż badziewny. Stek jest delikatnie przeciągnięty, ale jest idealny. Ty, no powiem ci, że wygląda nieźle. Na dole mógłby być, że tak powiem, czy mógłby być cały różowy. Wiesz, ale on jest włożony, wiesz do czego. Na tym podgrzewaczu. Tak, i on doszedł na podgrzewaczu. Szybki rzut okiem, co tu było śniadaniowo. No bo w końcu takimi tematami się zajmujemy. Tu jest zespół do kompozycji sałatki. Tutaj widzę na początku zimne jogurciki, plus do tego dodateczki, bardzo fajne. No powiem szczerze, że nawet dobre to śniadanie było, wyjątkowo. Poranne płatki w amerykańskim stylu i tutaj już jedziemy na grubo. Zapiekanka z ziemniakami, boczek, frytki takie robione i tu też jakaś zapiekanka z serem. Tutaj wchodzimy w mięsiwa, kiełbasę i inne tematy. Tutaj właśnie jest ta mielonka smażona, bardzo spoko. Kurczak, jajecznica, placki ziemniaczane. Tutaj steki są, proszę bardzo, te śniadaniowe, co sobie Wiesław wziął. Plus znowu ziemniaki, ryżyk, znowu jakaś taka jajecznica. Kolejna opcja wyboru, sadzone, plus biała kiełbasa i barszcz. Warm syrup, nie wiem, ale to co może być, syrop klonowy do kiełbasy? I tutaj jest zespół do robienia omletów i jajecznic z wybranych przez siebie składników. I tu się zaczyna opcja na słodko, plus pizza, którą jadłem i była naprawdę niezła, jak na taką hotelową. Sałatki i znowu tutaj cała opcja do wyboru, do koloru, jak już ktoś ma ochotę zakończyć czymś na słodko. A, i tutaj była sekcja z owocami. Jak byłby melon, to ja myślę, że mógłbym podjąć próbę nawet. Vegas potrzebują trochę prądu, żeby te oświetlenie i klimatyzację wszystkie zasilić. Elegancko. Tu nielegalna jest szulernia w Blackjacka. Mamy też w planach wpaść wieczorem. Niektórystyczny ciąg dalszy. Niestety nie da się tak jak na IF-ie wydrukować sobie tej przepustki, tylko trzeba stać w kolejce i odbierać. Każdy osobiście musi niestety tutaj stać i odbierać. Ale daliśmy radę. O, Wiesław, elegancko. Aha, niestety przy pisaniu wniosku napisałem, użyłem polskiej litery EU. A, Wiesław. I jestem Wiesław. Tak się składa, że startujemy właśnie od tego stoiska LG z tymi telewizorami rozwijanymi. Muszę przyznać, że mało co mnie już zaskakuje. Ale tym razem mnie to zdecydowanie zaskoczyło. Czekam, aż się wyłoni z otchłani. Nie wiadomo niestety, 65 cali, nie wiadomo jeszcze jaka tego cena będzie, ale wygląda to arcyciekawie, muszę przyznać. Proszę bardzo.
stoi mebel, nic nie zasłania, ciskamy guzik i sąsiad zbiera szczeny z podłogi. Taka prawda. No robi robotę, naprawdę. Jeszcze fajnie to połączyli, tą prezentację razem z tymi panelami z tyłu. Szansa dla wszystkich lubiących kraftowe piwa. Teraz można sobie zrobić w domu. Jest taka maszyneria, są różnego rodzaju zasypy, różnego rodzaju i różnych długości procesy produkcyjne. Macie różne tryby, modele. Zasypujecie, uruchamiacie i w zależności od wybranego trybu za 3 albo za 5 tygodni macie własny pyszny browarek. Nie wiem, czym się doczekał, ale jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, to coś ciekawego, nowego, innego.
kłopot z nawigacją się okazuje. I tu jest, widzisz, ta DJI, gdzie była drony i żeśmy przelecieli to aż do samego końca. A my gdzie my? Chcemy iść gdzieś tam dalej, tak? Do tej następnej? No, tu będzie Gornik. No, a gdzie chciałeś dotrzeć? Nie, do tej Hali. No właśnie, i jest kłopot, żeby się tu odnaleźć. Po prostu jest 5 razy takie jak GIFA, ja nie wiem. Nie do ogarnięcia to dla jednej osoby podczas trwania w ogóle całej imprezy. Tak wygląda tak zwany press room, gdzie można się podłączyć do Wi-Fi, które działa, wysłać swoją relację, zmontować coś i jeszcze dodatkowo przekąsić małe co nieco. Dostępne oczywiście dla grupy, która jest oznaczona jako media. Coś nowego. Ale patrz, wchodzi i coraz więcej takich jakichś dziwnych marek, które wyglądają tak w miarę interesująco. No, jeśli chodzi o linię, to nie miałbym wielkich zastrzeżeń. 35 cali koła to są. 35 cali, jedno takie koło kosztuje 35 tysięcy. Bytom, do tej pory znany z produkcji garniturów, teraz wchodzą w samochody. W końcu coś nowego. Patrz, ale wyglądają fajnie. Futurystycznie bardzo. A widziałeś, gdzie ma wyświetlacz? W kierownicy już teraz. Nie wiem, czy to jest fajna sprawa. Szczególnie jak działa ta poduszka powietrzna. I kurwa, ale też ma chuda z tyłu. Znaczy, jest się na desce. Ja. No i mówimy o dużych wyświetlaczach w samochodzie? To może być duży wyświetlacz w samochodzie. Dobra. We make it flat again. Coś nowego. Tylko czy będzie to przydatne do czegokolwiek? Czas pokaże. The other side turns off when you flip it. So when you have it like this, so that you can hold it in your hand like this, there's nothing on the side for you to touch. So only the touch turns off. Yes, so that way you don't accidentally open apps or anything. Tutaj się pojawia dron konkretnych rozmiarów i myślę, że przy tym powinno się nagrać relację. Myślę, że nawet nagram aparat. No, powiem ci, że to jest. Chodźmy tam bliżej, zobaczymy, co jest w środku. Taka jest sytuacja, że no dobrze tu stoisz, to można zobaczyć skalę tego projektu. No, naprawdę. I to podobno już próbne loty są dostępne i już niebawem jako taksówki w Dubaju będą latały. Zobaczymy kiedy. Sześciowirnikowy, czyli to się nazywa jak? Heksakopter. Dobra, jesteśmy w środku. Tutaj pani się przymierza do sterowania tym pojazdem kosmicznym. Let's start. Come on. Diagnostic, it's touchscreen. Jest. Jest z dziurą. Mieliśmy gościa, który oglądał 30 minut aparat selfie, robił sobie zdjęcie z uszkami. Jeszcze na koniec nam nie będę pewnie mówić, co zrobił. Nie wiem, do tej dziury mam jakiś ambiwalentny stosunek. Jak ci się to w ogóle podoba? No mi się podoba, że nie ma nocza, nie? A jest dziura, tylko mi się to nie podoba. Co? No ta dolna ramka, że jest, że taka, jest taka gruba. Nie wiem, czy wolę nocza, czy wolę dziurę? No właśnie. Dziura, powiem ci, że po dłuższym zastanowieniu nie jest aż taka kurnia... Zła? Zła. Weź palcem przejść po tej, czy to jest wyczuwalne takie? Co? Nie, to jest w ogóle pod szkłem. To jest pod szkłem? To jest pod szkłem. Aha. Pod szkłem wyświetlacza. Czyli nie czuć tego. Nie czuć tego. Kurnia, no nie wiem. Powiem ci, że nie ma tragedii. Faktycznie dolna ramka, ale znowu spłaszczamy technologię do szerokości ramki. Straszne to jest. No tak, no, ale jednak w iPhone'ie robi to wrażenie, że ta jest symetryczność, nie? Ta. Tutaj tej symetryczności nie ma, prawda? Blisko, proszę bardzo. Najnowsze gadżety, lawa lampy z różnymi dodatkowymi modami mojej ulubionej marki.